Nigdy, odkąd prowadzę moje social media, Facebooka, Instagram, nie odlubiło moich profili tyle osób, jak wtedy, kiedy opublikowałam post o kryzysie humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy. Ciekawa jestem, co będzie po emisji dzisiejszego odcinka na kanale DALEJ. W mojej pracy przyzwyczaiłam się do tego, że czasem muszę mierzyć się z negatywnymi opiniami, ale pozwólcie, że przeczytam Wam kilka z nich. Ale ty serio taka tempa dzida jesteś, czy po prostu perfidnie bierzesz udział w tej szopce pod białoruską banderą? Typowe. Zdjęcie płaczącego dziecka, które ma się nijak do tego, co się dzieje na granicy. W tle ojciec, nie zważając na nic, przegląda sobie Facebooka albo innego Instagrama. Skąd pani te bzdury bierze? Mieli kasę na wyląd z Iraku? Mieli. To stać to bydło nierobów na wynajęcie mieszkania na Białorusi, bo przybyli tam legalnie do bezpiecznego kraju, nie z kraju objętym wojną. Więc czego ty, lewacka krowo, nie rozumiesz jeszcze? To bydło ma mieć wszystko pod nos? Nigdy. Smoknij mnie, krowo, w kółka. Wynocha z terrorystami wciskanymi i na siłę. Nie podoba się Martynie w Polsce? Droga wolna, taka niby światowa. To niech spala. Zimno im. Mogą rozpalić wielkie ognisko. Pozdro. Dodam jeszcze, że jeden z aktorów swego czasu popularnych w latach 90., Zaproponował takie oto rozwiązanie. Kiedy służby, na przykład te graniczne, będą mogły otworzyć ogień do tych, którzy atakują? Oszczędzę wam komentarzy, które mówią o tym, że jestem lewacką ździrą, szmatą, że życzą mi, żeby te dzikusy zgwałciły mnie i zgwałciły moją córkę. Oszczędzę wam tych najbardziej wulgarnych słów, bo obawiam się, że YouTube zablokuje nam ten film w emisji. a ja tego bym bardzo nie chciała, bo chciałabym, żeby poniósł się jak najdalej i żebyście go udostępniali. Ale jestem przerażona. Jestem przerażona tym, co się dzieje. Bo to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, to jest kryzys humanitarny. A dla nas wszystkich to jest test człowieczeństwa. Dlatego do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Anię Albot, która przyjęła pod swój dach uchodźców. Anna Albot, aktywistka, dziennikarka, podróżniczka, a prywatnie mama Hani i Mili, żona Tomasa. Świat usłyszał o niej w 2016 roku, gdy zorganizowała pokojowy marsz do Aleppo. Inicjatywa ta została nominowana do pokojowej nagrody Nobla. Ania jednak na tym nie poprzestała. Zawodowo zajmuje się prawami człowieka, edukuje. Pracuje z organizacją Minority Rights Group, organizuje wyjazdy europejskich dziennikarzy na granice unijne i do obozów dla uchodźców w Europie i Afryce. Od początku sierpnia współtworzy Grupę Granica, pomaga uchodźcom na polsko-białoruskiej granicy, a nam wszystkim pomaga zdać test z człowieczeństwa. Aniu, dziękuję Ci bardzo za przyjazd, bo wiem, że masz super gorący teraz okres i przyjechałaś prosto z polsko-białoruskiej granicy, więc wielkie, wielkie dzięki. Dałaś radę. Jest to rzeczywiście najtrudniejszy czas teraz, ale jasne, dzięki za zaproszenie. Jednocześnie przepraszam cię za mój głos i przepraszam wszystkich widzów i słuchaczy. Jestem chora, ale nie zarażam. Natomiast temat jest, uważam, tak pilny, że nie można z nim czekać. Nie można czekać z tą rozmową. Pod wieloma postami, artykułami pojawia się taki wpis, powtarzający się. Jak jesteś taka mądra... To weź ich sobie wszystkich do domu. No mój ulubiony. Prawda? I y, pytam Cię o to nie bez powodu, bo Ty to zrobiłaś. Ty zaprosiłaś uchodźców pod swój dach. Tak było. Wtedy, kiedy potrzebowali, znaleźli u mnie schronienie i dzięki temu na te komentarze mogę odpowiedzieć: OK, nie tylko tak mówię, że uważam, że tak się powinno zrobić, zrobiłam to i mogę Wam o tym opowiedzieć. To był 2015 rok, mm -hmm. konflikt w Syrii, ale tak naprawdę to jest bardzo uniwersalna historia, którą można przytaczać również teraz i dotyczy też tego, z czym mamy do czynienia. Na pewno wiele osób Cię pytało, czy oszalałaś, mm -hmm. czy się nie boisz, szczególnie, że no, prowadziliście też z Tomasem, z Twoim mężem w Berlinie normalne życie rodzinne. Twoje córki wtedy miały ile lat, przypomnij mi? No 6 i 7 chyba. Okej. Okay. Nie, może nawet mniej. Ile osób mieszkało wtedy z wami łącznie? O rany, to trudne pytanie jest. Nie pamiętam nawet. A, aż tyle. E, to był czas, kiedy w dwóch pokojach u nas w mieszkaniu byli inni współlokatorzy, no, nawet różni przyjaciele albo przyjaciele przyjaciół. E, dwa pokoje oddaliśmy właśnie trójce uchodźców. To wszystko się przewijało. To znaczy, jeżeli ktoś potrzebował noclegu na jedną noc czy na tydzień, no to umówmy się, u każdego z nas znajdzie się miejsce na materac dla kogoś na jedną noc. Akil z Syrii spędził pod twoim dachem z twoją rodziną blisko dwa lata? Tak, mieszkaliśmy dwa lata razem i dla mnie to jest członek rodziny. To nie jest jakiś uchodźca z Syrii, to jest nasz kochany Akil, ktoś między wujkiem a dziadkiem dla moich dzieci, ktoś z kim mam kontakt co kilka dni. To jest nasza rodzina. Jakie komentarze towarzyszyły temu, co zrobiłaś, a też jakie uczucia towarzyszyły tobie? No wiadomo, albo chcę uwagi, i dlatego takie rzeczy robi, żeby się o niej mówiło. A, czyli są tezy, że robisz to dla popularności. Tak, tak, tak. Potem, potem jak, już, jak już coś opowiadałam o życiu z uchodźcami, to było, że to jest nieprawda i że tutaj jestem aktorką, która wymyśla, Y, jak takie sytuacje wyglądają. W sensie, że upiększasz? Y, bardzo dużo osób odzywało się z taką prawdziwą troską, czy naprawdę się nie boję, czy nie uważam, że to jest niebezpieczne. Mieć obcych ludzi w domu. No tylko, że dla mnie to był zawsze bardzo naturalny stan, mieć obcych ludzi w domu. I też ja bardzo często byłam obcą osobą u kogoś w domu. Przez wiele lat z Tomem i z dziećmi jeździliśmy po świecie, podróżowaliśmy w taki może nie najbardziej konwencjonalny sposób, bo rzeczywiście często lądowaliśmy w domach, Obcych ludzi. My jeździliśmy na krańce świata, gdzie w rodzinach, które naprawdę nie miały nic, dostawaliśmy to jedyne łóżko w domu, chociaż tego nie potrzebowaliśmy. tak? Jesteśmy z Europy, jesteśmy uprzywilejowani, mamy swój namiot, czy mieszkamy w samochodzie. Stać nas na hotel, gdybyśmy chcieli. To był nasz wybór, że śpimy w namiocie, a rodzina w Vanuatu mówiła, nie, 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 nie będziecie spać w namiocie u nas na podwórku, będziecie spać u nas w łóżku. I ja po latach takich podróży ja wiedziałam, że ja chcę być takim człowiekiem, który da to miejsce i jedzenie i zainteresowanie. I właśnie 2015 rok wszystko zmienił. W 2015 60 tysięcy Syryjczyków nagle przyszło do Berlina. Miałam świadomość, że tysiące ludzi śpią na ulicy. I wtedy bardzo szybko porozmawialiśmy z, z moim mężem i z naszymi współlokatorami, no że przecież mamy pokój, który stoi pusty. Nie boimy się obcych. Chcieliśmy zaprosić rodzinę. No bo mam dwie córki, mamy zabawki, mamy książeczki. Pomyślałam, że takiej rodzinie mogłoby być miło, ale Berlin jest też niezwykłym miejscem. Rodziny bardzo szybko były zaopiekowane. Ja nie jestem jedną osobą, która przyjęła uchodźców w Berlinie do siebie, do domu. No i okazało się, że rodziny to mają gdzie spać, że to jednak ci samotni mężczyźni nie mają gdzie spać. A moim zdaniem dziecko marźnie tak samo jak samotny mężczyzna na ulicy i dla mnie to nie ma znaczenia i się nie boję tych samotnych mężczyzn. Więc zaprosiliśmy trzech chłopaków, znaczy chłopaków i mężczyznę, właśnie Syryjczyka Akila, który z nami został dwa lata. To bardzo częsty zarzut, że przyjeżdżają mężczyźni w sile wieku. Dlaczego nie kobiety i dzieci? Po pierwsze przyjeżdżają też, tylko dużo rzadziej je widzimy. W 2015 roku przez Węgry, przez które szlak uchodźczy przechodził, Węgierskie media miały zakaz pokazywania kobiet i dzieci. Zdjęcia, które dochodziły czy do Polaków, czy, czy, czy do zachodniej Europy, to były tłumy mężczyzn. Tam było bardzo dużo kobiet. Ale rzeczywiście, w pierwszej kolejności zazwyczaj jedzie młody, zdrowy facet, bo sobie radzi najlepiej. My, Polacy, bardzo często byliśmy uchodźcami, migrantami. Yy, I też tak było, że jechali często ojcowie po to, żeby przygotować grunt i ściągnąć rodziny. No, oczywiście. Pytałaś ich, dlaczego nie zostali tam? Dlaczego przyjechali? Akil, nasz Syryjczyk, yy, kiedy zadałam mu to pytanie, nie zapomnę tej nocy. On rozłożył na stole kilkanaście szklanek z, z naszej szafy, ze szklankami, poustawiał i zaczął mi opowiadać o wszystkich stronach konfliktu w, Sy w Syrii, kto z kim walczy i dlaczego. Opowiadał, opowiadał jeszcze takim swoim łamanym angielsko-niemieckim. Akil jest bardzo komunikatywny, więc nawet bez, bez, bez większej wiedzy językowej mieliśmy od zawsze super porozumienie. I po tych długich godzinach opowiadania, kiedy tutaj ci zabijają tych, ci zabijają tych, ci skazują tych, ci zamykają tych w więzieniach, mówi: Anna, ja nie chcę umierać. Jeżeli byłbym tam, to czystej strony, czystej strony, czystej strony grozi mi śmierć. Albo przypadkowa, bo akurat spadnie bomba na osiedle, w którym mieszkam, albo dlatego, że nie chcę przystąpić do armii Asada i zabijać innych. Ja nie chcę umierać. Czy to jest, czy to jest zarzut, że nie chcę umierać? Ja to kompletnie kupuję. To znaczy, ja, ja też bym nie chciała umierać. Jeżeli miałabym opcję jakąkolwiek próby ratowania swojego życia albo życia moich najbliższych. No to przecież wiadomo, że to byśmy zrobili wszyscy. Nie słyszałam jeszcze o historii kogoś, kto by uciekał, kto nie musiałby uciekać. Nikt nie opuszcza swojego domu, jeśli nie musi tego zrobić. I to jest chyba zasadnicza różnica pomiędzy y, migrantem a uchodźcą. Kim są uchodźcy? To cudzoziemcy, którzy na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej zmuszeni byli opuścić kraj pochodzenia oraz którzy z powodu tych obaw nie mogą lub nie chcą korzystać z ochrony swojego kraju. Źródło konwencja genewska. To jest zasadnicza różnica pomiędzy tym, kto przyjeżdża, bo, no właśnie, szuka lepszej pracy. Oni za lepszym socjalem. A tu mówimy o ludziach, którzy żyją na terenach objętych permanentnie konfliktem tak? czy to wojna domowa, czy, czy, czy innym konfliktem i po prostu muszą uciekać. Czy susza, czy powódź powodów może być bardzo wiele, ale żeby sprawdzić, czy ktoś jest uchodźcą według tej definicji, którą przytoczyłaś, trzeba się nad każdą z tych spraw pochylić. Często jest tak, że takie osoby nie mają ze sobą żadnych dokumentów, bo na przykład Uciekały y, przed wojną i zdążyły wziąć pod pachę swoje własne dziecko i tylko tyle. Trzeba sprawdzić, czy nie kłamią, bo oczywiście mogą kłamać. I dopiero na podstawie wyników takiego śledztwa y, międzynarodowego y, można stwierdzić, czy takiej osobie Polska czy inny kraj Unii Europejskiej daje azyl. Zastanawiam się czasem tylko, czym w ogóle słusznie używamy określenia w stosunku do ludzi, którzy pojawiają się na granicy. Uchodźca, bo to jest taka, taka łatka. Tak naprawdę nie każda z tych osób jest czy też zostanie uchodźcą, natomiast y, samo to sformułowanie y, budzi w wielu osobach lęk i niechęć. Y, sformułowanie nielegalny uchodźca to już jest w ogóle kompletne wypaczenie. Nie, nie ma, ma czego, czegoś czego. takiego jak nielegalny uchodźca. Uchodźca może się okazać migrantem ekonomicznym w tym naszym tutaj popularnym języku. Ale w momencie, kiedy przekracza granicę i stara się o azyl, jest uchodźcą. Dopiero procedura azylowa definiuje, czy on będzie miał ochronę, czy zostanie azylantem, czy zostanie określony w inny sposób, czy zostanie deportowany, bo na przykład nie ma prawa bycia w naszym kraju. Te twoje osobiste doświadczenia yy, i kontakt z uchodźcami z Syrii, z Afganistanu zaowocował tym, że w 2016 roku współorganizowałaś Civil March. For Aleppo, czyli Marsz do Aleppo, w którym wzięło udział aż 3,5 tysiąca ludzi z 62 krajów. Te statystyki robią wrażenie. Przeszliście trasę 4 tysięcy kilometrów, przekroczyliście granicę 12 państw, pokonując w drugą stronę trasę, którą uchodźcy zwykle zmierzają do, do Europy. W tych pierwszych materiałach zapowiadałaś, że ten marsz będzie trwał 3,5 miesiąca. Stało się inaczej. Kiedy sprawdzaliśmy dystans y, przejścia z Berlina do Alepo w Google Maps, jak to się sprawdza zanim się gdzieś wyruszy, y, tak nam to Google Maps pokazało, że to będzie tyle czasu. Tylko, no nie mów, że wrzuciłaś tam tego ludzika, który no, i no, tak i tak, że to właśnie, jest 3,5 miesiąca. Nie przemyślałam, że Google Maps pokazuje mi czas y, chodzenia bez przerwy. A nie da się chodzić do, bez przerwy, trzeba też spać. I to jest taki... Śmieszny błąd, o którym rzadko opowiadam. Szliśmy prawie 9 miesięcy. Ty byłaś jedną z niewielu osób, która przeszła całą tę drogę. Ale dlaczego to zrobiłaś, Ania? Nie możemy udawać, że nie wiemy, co się dzieje na świecie. A rzeczywiście w tamtym momencie, w czasie oblężenia Alepo, była jeszcze taka sytuacja, która mnie bardzo prywatnie dotknęła. Moje obie córki są wcześniakami. I na początek ich życia, tego naszego wspólnego rodzinnego życia, to są takie bardzo trudne wspomnienia wielu tygodni przy inkubatorach w szpitalu, i z jedną, i z drugą. I właśnie pod koniec listopada świat obeszły nagrania ze szpitala w Alepo, kiedy pielęgniarki wyciągały dzieci z inkubatorów, te takie maleńkie niemowlaki. Pamiętam te, 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 te sytuacje, kiedy były odłączane od kabelków już, bo pielęgniarki, kiedy nie było prądu, zrozumiały, że te dzieci wciąż mają większą szansę przeżyć, jeżeli po prostu będą owinięte kocami na podłodze, już nie w tych niedziałających inkubatorach. No i to był taki, to był, ta, ta, ta scena to było coś, co mnie tak poruszyło i poczułam, że dla mnie inkubator zawsze był symbolem życia i, i też. Przeżycia poprzez te moje dzieci. A tu nagle żyjemy w świecie, kiedy ktoś bombarduje szpital, w którym pielęgniarki wyciągają dzieci z inkubatorów, żeby przeżyły. Wydało mi się to tak absurdalne i, i, i poczułam, że tak bardzo nie chcę żyć na takim świecie, w którym takie rzeczy się dzieją, że albo zamknę na to wszystko oczy i. I po prostu cała ta, ta historia z Syrią i ten aktywizm, wszystko to po prostu wyrzucam do śmietnika i yy, spróbuję żyć inaczej. Albo muszę zrobić coś. Rzuciłam w powietrze i też w to takie yy, internetowe powietrze zdanie, co, jeżeli byśmy wszyscy, których nas to porusza, tak jak mnie wtedy, tam poszli, ale to było, to było retoryczne pytanie. To nie, to nie był pomysł na projekt. A nagle okazało się, że to y, zarezonowało z setkami ludzi na całym świecie. No i trzy tygodnie od pomysłu y, wyszliśmy z Berlina. To naj, naj, najtrudniejszy i najbardziej szalony czas w moim życiu, te dziewięć miesięcy. Wtedy byłaś mamą dwóch małych dziewczynek. Na poszczególne fragmenty tej trasy dolatywał do ciebie Tomas y, z. Y, z Hanią i z Milą. Hmm. Wiele osób ci zarzucało, bo pamiętam to, że wciągasz dzieci w wojnę. Tak, że w stronę wojny się nie idzie. A jeżeli się idzie, to już na pewno nie z dziećmi. Że po co ja mieszam tym dzieciom w głowie i jeszcze im opowiadam yy, o tym, co tam się dzieje. My z Tomem rozmawialiśmy z dziewczynami o wojnie w Syrii, oczywiście. Nie opowiadaliśmy szczegółów, nie oglądaliśmy nigdy razem nagrań czy tych strasznych filmów, które są dostępne w internecie. Ale dzieci, dzieci słyszą, dzieci czują, dzieci wiedzą, że coś się dzieje. To jest bardzo ciekawe, bo dla dziewczyn tamten czas to był czas tego, że rodzice mają sprawczość. W, w Syrii działy się straszne rzeczy, a my wszyscy, bo one też się czują tego częścią, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby się z tym nie zgodzić. Opowiadały w szkole, w przedszkolu jeszcze wtedy o tym, że organizujemy marsz do Syrii. No, możesz sobie wyobrazić minę przedszkolanki, która słyszała od Mili, że Idziemy do Syrii teraz niedługo. Gdybyś zostawiła je w domu, byłabyś wyrodną matką. I no tak, źle, właśnie i tak to jest właśnie to. To jest ta część. W tych wszystkich krajach, przez które szliśmy, oczywiście często dziennikarze zadawali mi różne pytania o, o ideę marszu i o to, co robimy. W każdym jednym kraju byłam pytana o to, jak mój mąż radzi sobie z dziećmi w domu teraz. Znasz lidera jakiegokolwiek ruchu na świecie. Który byłby pytany, co jego żona gotuje dla dzieci teraz w domu i czy sobie radzi? Nie, ale sama często muszę odpowiadać na to pytanie. Prowadziliście, w sumie od zawsze, niestandardowe życie jako rodzina. Prowadzicie bloga The Family Without Borders, podróżując przez przeróżne, no właśnie, krańce świata. Zabieraliście dziewczynki w podróż, kiedy były naprawdę maleńkie. I kiedy większość rodziców próbuje się wiesz, ogarnąć między przewijaniem a karmieniem, to wy już byliście z takimi małymi dziewczynami w drodze. Po no, czego dzieci do szczęścia potrzebują? Jeść, pić, spać i szczęśliwych rodziców. Nas yy, podróże uszczęśliwiały. Sprawdzaliśmy, jak one były małe, czy rzeczywiście to się da, czy jakie wrzucimy do nosidła i pojedziemy. Do Gwatemali, to czy one będą bardziej szczęśliwe, czy mniej szczęśliwe, były tak samo szczęśliwe, a my byliśmy szczęśliwsi. No to dlaczego nie? Ale też w trakcie tych podróży, które odbywaliście, wy zawsze zatrzymywaliście się też w miejscach, takich jak obozy dla uchodźców, w takich miejscach, gdzie no, można było się przyjrzeć ludziom, szczególnie tym ludziom w potrzebie, bliżej. Na szczęście mamy to wspólne z moim mężem. Interesują nas ludzie, nie interesują nas rzeczy z przewodnika, tylko właśnie jakoś zupełnie przypadkiem lądowaliśmy w takich miejscach jak obóz dla uchodźców. A to są takie doświadczenia, które przydają mi się też teraz. Nie tylko kontakty z tamtych czasów, ale też to, jak takie obozy były zbudowane. Mogę sobie to porównać na całym świecie, mogę sobie porównać to, jak coś działa, jak zrobić coś, żeby działało w takim obozie albo w osadzie uchodźców. A jak, y, jakie są sytuacje, kiedy nie działa? Dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. Ale od momentu, kiedy weszłaś y, tu, do mojego biura, odebrałaś 30 telefonów, odpisałaś pewnie na 50 wiadomości. Cały czas jednak myślisz o tym, żyjesz tym. Takie jest zresztą życie aktywisty. Tak, ale te ostatnie dwa miesiące są jednak wyjątkowe. Skala, skala i mojej pracy, i mojego zaangażowania jednak jest nieporównywalna do tego, co robiłam w ostatnich latach. 2 września wprowadzono stan wyjątkowy, który objął 180 miejscowości przygranicznych. Po co? Po to, żeby nie mogli tam przyjechać dziennikarze i relacjonować tego, co się dzieje, po to, żeby nie dopuścić organizacji pomocowych po to, żebyśmy mieli jak najbardziej zniekształcony obraz tego, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy. Wprowadzenie stanu wyjątkowego zamknęło możliwość pomocy ludziom w strefie. Jest mnóstwo wspaniałych lokalnych mieszkańców, którzy organizują się sami, którzy nagle zostali aktywistami, którzy nigdy w życiu nie wiedzieli nic o uchodźcach, którzy nie wiem Spotykałam starszą panią, która nigdy w życiu nie spotkała osoby o czarnym kolorze skóry, i nagle ktoś jej pukał do okna. I ja rozumiem, że to jest nowa i bardzo trudna sytuacja, bo to jest. To, że są ludzie, którzy w strefie czy poza strefą pomagają, yy, robią to na własną rękę. To jest, to, jest, to jest absolutne bohaterstwo teraz tych ostatnich miesięcy. Sama powiedziałaś, że gdybyś komuś miała wręczać medale i nagrody, to byli to właśnie ci ludzie, ci mieszkańcy tej, tych, tych terenów przygranicznych, którzy pomagają. Pomagają dniami i nocami, co więcej, oni nie mogą stamtąd wyjechać. Tak jak ja jadę do Berlina na tydzień odpocząć, odpocząć, wyspać się. Mieszkańcy Podlasia żyją teraz realnie w strefie wojny. Latają im nad głowami helikoptery, jeździ wojsko, oni nie mogą swoich dzieci uchronić y, od tego, co się dzieje. Dzwoniła do mnie kobieta, mieszkanka y, pogranicza, y, opowiadając mi historię swoją własną, ze swojego własnego podwórka, gdzie jej córeczka bawiła się na podwórku, a gdzieś z lasu y, dochodził do nich. Krzyk, prośba o pomoc jakiejś starszej kobiety. To był żeński głos. Yy, help, pomocy. W strefie przygranicznej jest bardzo dużo i policji, i straży granicznej, i policji, która nie dopuszcza ludzi do lasów, jeżeli tylko może. Wyobraź sobie, co czuła taka matka, której dziecko jest na podwórku, słyszy rozdzierającą prośbę o pomoc. I nie jest w stanie nic zrobić. Yy, nie tylko ona nie jest w stanie nic zrobić, ale nie jest w stanie wytłumaczyć temu swojemu dziecku, w jakim świecie żyjemy, że ktoś woła o pomoc, a mama ani ona nie może pomóc. Ta kobieta wzięła to dziecko do domu, odpaliła głośno telewizor i po prostu dopóki ten głos nie ucichł, i nie wiadomo, co się stało. Starała się uchronić tą córkę przed, przed, tym, przed tym krzykiem. Mieszkańcy lokalni. Boją się chodzić do lasu, boją się chodzić do lasu ze swoimi dziećmi, nie dlatego, że się boją, że spotkają kogoś, tylko boją się, że spotkają nieżywe ciała w tym lesie. Wyobrażasz sobie iść z dzieckiem na spacer, do tego lasu, do którego zawsze chodziłaś, bo to były. Wielu mieszkańców podlasia mieszka tam, dlatego, że kocha te wszystkie puszcze i kocha te wszystkie lasy. Te lasy nie będą dla nich już nigdy takie same. Próbuję dotrzeć do jakiejkolwiek rzetelnej informacji, ile tak naprawdę osób zginęło do tej pory. Jest rozbieżność pomiędzy tym, co mówią w mediach, tym, co mówią aktywiści. A ostatnio wiceburmistrz Michałowa na Podlasiu, Konrad Sikora, powiedział, że jego zdaniem zmarło nawet 70 osób, a może ich 200. A w mediach oficjalnie mówimy o. 11. 11. Na, na, dzień razie, dzisiejszy. na razie oficjalna y, liczba to jest 11 osób. Do mnie dwa dni temu dzwonił człowiek, który miał mój numer, bo wiele osób ma mój numer, y, ze strefy, ze środka, czyli z miejsca, do którego my z zewnątrz nie możemy dotrzeć, mówiąc mi, że jest z kimś, kto zmarł, i co on ma zrobić z tą ciasnym ciałem. Wiesz, to nie jest. Ja pracowałam w prawach człowieka przez bardzo wiele lat, ale to nie, jest, to nie jest pytanie, na które ja znam odpowiedź, i ja nie wiem, jak się zachować w takiej sytuacji. Wiadomo, że nie będzie niósł na plecach ciała obcego człowieka. Ale jak zostawić ciało człowieka w lesie? Jesteś blisko tych sytuacji. Rozmawiasz z tymi osobami. Oni wiedzą, że właściwie na nikogo nie mogą liczyć. A ty masz świadomość, że możesz dać im, Pić, możesz dać im ciepłą zupę, koc, śpiwór i to właściwie wszystko, co mogą zrobić w tej chwili aktywiści. I to jest yy, łamiące serce. Rzeczywiście idziemy przez ten las z tą gorącą zupą w słoiku. To też taki obrazek, który który do mnie wraca, że, że, że nagle, żeby komuś dać jeść czy pić, trzeba się przebijać przez ciemny las bez latarki, żeby nie zwrócić na siebie uwagi. Docieramy, yy, te najważniejsze potrzeby to jest właśnie jedzenie i picie. To są ludzie, którzy nie mogli, nawet jeżeli mieliby jakieś pieniądze, najczęściej są przy pushbackach, yy, pieniądze, telefony, wszystko jest im zabierane. Więc ludzie, którzy doświadczyli kilku pushbacków, są bez niczego, ale nawet jeżeli by mieli pieniądze, nie mogą pójść do sklepu, bo zaraz ktoś zadzwoni po Straż Graniczną, która ich wywiezie na Białoruś. Oni o tym już dobrze wiedzą, że muszą się ukrywać. Idą przez te lasy bez jedzenia i bez picia. Część z nich próbuje pić wodę z tych wszystkich bagien, bo to jest jedyne źródło wody. Mieliśmy sytuację bardzo poważnych zatruć, w związku z tym, woda z bagien jest rzeczą bardzo niebezpieczną. No i dobra, czasem udaje nam się donieść też na przykład buty czy kurtki, jeżeli ktoś jest całkiem przemoczony, a nie trudno być przemoczonym po dwóch tygodniach w zimnym i mokrym lesie. Wielu z nich nie wie, jaka jest ich sytuacja. Zostali oszukani, wydawało im się, że przylatują do kraju, który wycofał wizy, bo to jest to, co zrobił Łukaszenko w Białorusi, nagle otworzył ten szlak, powiedział ludziom: to jest proste, proszę bardzo, przejeżdżajcie tędy, jedźcie dalej. Wielu z nich nie wie, że jest coś takiego jak stan wyjątkowy. Wchodzą na terytorium Polski i nie wiedzą, że przez te x kilometrów na początku nikt, na przykład z organizacji pomocowych do nich nie dotrze, czy sprawników, którzy Próbują ułatwić y, staranie się o azyl. Osoba, która jest w takiej sytuacji w lesie, ma dwa wyjścia: albo chce starać się o azyl w Polsce, albo chce próbować dostać się na zachód. Procedura wygląda tak, że trzeba zadzwonić po Straż Graniczną. Podpisuje się dokumenty y, przy obecności prawnika czy przy obecności kogoś, kogoś z nas, z aktywistów. Straż Graniczna przyjeżdża i Powinna zabrać osobę, która chce starać się o azyl do ośrodka dla uchodźców. Gdzie rozpoczyna się ta cała procedura sprawdzania? Skąd oni są, czy naprawdę są tymi, którzy są? Dlaczego mieliby mieć prawo zostania w Polsce? Tak to wygląda w idealnym świecie. Bo dodajmy, że nie każdy w tej Polsce miałby zostać. Czego tak bardzo obawiają się ludzie i o czym tak mówią, że to są te tysiące, które napływają? A przecież nie każdy ma tu zostać. Jasne, że nie każdy. Każdy może zdecydować, co, gdzie, gdzie pojedzie, jeżeli dostałby taki azyl. Ja w tej sytuacji, kiedy ludzie mówią, że tyle tych tysięcy teraz mogłoby przejechać przez polsko-białoruską granicę, zawsze mówię o tym, że. 20 lat temu, chyba 60, 70, ja jestem słaba w cyferkach, przepraszam, tysięcy Czeczenów przyjechało z Czeczeni do Polski. Czeczenów, inna kultura, inna religia, muzułmanie. No i kto o tym pamięta? Kto, komu to przeszkadzało 20 lat temu? Wtedy, kiedy to nie było wykorzystywane politycznie, byli rozwiezieni do ośrodków, przeszli przez y, proces taki, jaki powinny przejść, Niektórzy wyjechali, niektórzy nie wyjechali, niektórzy założyli świetne restauracje w Warszawie i co? Jakoś nam to wtedy nawet takie strasznie wielkie, wielkie liczby nie przeszkadzały. W ostatnich dwóch miesiącach bardzo, bardzo, bardzo rzadko zdarzały się sytuacje, żeby Straż Graniczna uszanowała to prawo do złożenia wniosku o azyl. Byliśmy w sytuacjach, kiedy przyjechali, wzięli te papiery. Zapakowali ludzi na ciężarówkę i wywieźli momentalnie na białoruską stronę. Nie wiem, czy to jest 90%, 95, 97% sytuacji, w których mieliśmy udział, Aż tak tyle? się kończyło. Tak. Przeogromna większość tak się kończyła. Strażnicy graniczni patrząc nam w twarz, patrząc nam w oczy, mówili: Tak, właśnie zawozimy ich do ośrodka. I słuch o nich zaginął. Wiemy, kto jest w ośrodkach, nasi prawnicy pracują w ośrodkach, wiemy, kto tam jest, wiemy, kogo tam nie ma. Ja nie jestem w stanie teraz komuś doradzić, żeby on chciał składać papiery o azyl, bo ja wiem, że to oznacza dla niego w 97% niebezpieczeństwo bycia wyrzuconym znowu na tamtą stronę. A to, co tam się dzieje na samej granicy między Polskim Wojskiem, Strażą Graniczną, i białoruskimi specjalnymi y, siłami, to to już, jest, y, to, jest, to już jest realna tortura. To znaczy to, jak jedna i druga strona przepychają ludzi po kilka razy dziennie, y, stosując przemoc, spo, stos, stosując straszenie. Y, znam historię, kiedy po białoruskiej stronie, żeby ludzi przepchnąć na polską stronę... Y, Żołnierze brali dziecko nad ognisko, mówiło, że jeżeli teraz natychmiast nie przejdziecie wszyscy, to to dziecko wyląduje w ognisku. Wyobrażasz sobie taką sytuację. Znaczy, to jest w ogóle to jest to dla normalnego człowieka to jest tak niewyobrażalne, że, że my to od razu odpychamy, że to nie może być prawda. A ja znam nagrania z tamtej strony wiem, co tam się dzieje. Słyszę o historiach. Kobiet przerzucanych przez zasieki, konkretnie kobiety w drugim miesiącu ciąży, która tę ciążę poroniła. Słyszę o historiach, kiedy Straż Graniczna odbiera ludzi, przy czym jedną kobietę w ciężkim stanie, którą trzeba odwieźć do szpitala, a potem wyciągają ją z tego szpitala, żeby ją i całą grupę z powrotem zawieźć na, na Białoruś. Oficjalna wersja Straży Granicznej była taka, że każda osoba, która stara się o azyl, jest oczywiście odwożona do ośrodka. Bardzo trudno było nam z nimi rozmawiać, bo oni mówili: nieprawda, straż zabiera ludzi do ośrodków, a my mówiliśmy: nieprawda, mamy informacje od tych ludzi, że są już po białoruskiej stronie po raz drugi, trzeci, piąty. I to było takie słowo przeciwko słowu. Ciężko się tak rozmawia, szczególnie w spolaryzowanym kraju. Zmieniła sytuację, myślę, historia dzieci z Michałowa, o której usłyszała cała Polska, kiedy. Duża grupa uchodźców razem z dużą grupą dzieci, to też było takie bardzo medialne, bo, bo, bo wiele osób zrobiło zdjęcia i nagrania. Następnego dnia Straż Graniczna potwierdziła, że wywiozła ich wszystkich na białoruską stronę. Od samej Straży Granicznej wyszła ta informacja, że tak, wypchnęliśmy dumnie wypchnęliśmy. Straż Graniczna się chwali codziennie, ile, jak oni to mówią, udaremniliśmy. Yy, przejść na polską stronę. Yy, każde to udaremnienie to jest fizyczna, przemocowa sytuacja yy, łamania praw człowieka. Podobno nie dostają rozkazów, tylko polecenia, i nie na piśmie, tylko ustne, po to, żeby nie można było tego zweryfikować. Ja sobie zawsze próbuję wyobrazić sytuację z drugiej strony. Ja sobie próbuję wyobrazić bycie takim strażnikiem granicznym, który dostaje taki rozkaz nie na piśmie, tylko ustnie, że ma wyrzucić y, człowieka na drugą stronę. I domyślam się, że dla normalnego, przeciętnego człowieka to jest trudne. Nie, jeżeli słyszysz na przykład płacz dziecka, y, stoją małe dzieci, które widzą to, to fizyczne przepychanie. Są takie nagrania, można je bardzo łatwo znaleźć, jak to wygląda. Musi to być trudne. Nie wierzę, że to nie jest trudne. Człowiek wraca do domu wieczorem, musi sobie jakoś z tym radzić. Być może ma dzieci w tym samym wieku. Jeśli robisz coś takiego raz, wierzę bardzo, że to jest bardzo trudne. Jeżeli robisz trzy razy, jest pewnie troszeczkę łatwiej. Jeżeli robisz trzydzieści, yy, musisz sobie to w głowie jakoś ułożyć. Bo inaczej zwariujesz. Ludzie, ludzie nie są przystosowani do tego, żeby robić zło tak po prostu. I tutaj przychodzi z pomocą to takie odczłowieczenie, powiedzenie tak, to są ci nielegalni, powiedzenie to są terroryści, powiedzenie chcą nam zabrać pracę. Na pewno łatwiej będzie ułożyć sobie w głowie taką sytuację, Poza tym, co nie mają prawa, powinni, gdyby, gdyby byli w porządku, to by przyszli na przejście graniczne, to następny mój ulubiony argument. I właśnie zatrzymajmy się przy nim. Czemu lądują na zielonej granicy, a nie na tej legalnej granicy? Odpowiedzmy ludziom na to pytanie. Bo tak są przywożeni, wkładani są w Mińsku w autobusy, samochody. Nadzorowane przez wojsko i są przywożeni do tego miejsca, do którego wojsko chce ich przywieźć. Ta granica ma 418 km. Gdyby ludzie mieli wolność wyboru i mogli sobie wybrać, czy przyjdą w to miejsce, gdzie jest większe bagno, czy gdzie jest rzeka, wiadomo, że wybieraliby sobie najprostszą drogę. Do tego dochodzi COVID, kiedy od początku lockdownu w ogóle było, było zatrzymane przyjmowanie y, papierów na, na granicy, na oficjalnej granicy. Ale najważniejsza strona tej historii jest taka, że konwencja genewska i to, że człowiek, każdy, może starać się o azyl, przechodząc w dowolnym miejscu granicy, ma swoje podstawy. Na przykład yy, opozycja białoruska, która chciałaby uciekać od yy, reżimu Łukaszenki i na przykład starać się o azyl w Polsce, jeżeli przyszłaby na przejście graniczne białorusko-polskie, Byłaby natychmiast aresztowana i zabrana do domu. Chodzi o tych ludzi, którzy uciekają od trudnej sytuacji i którym my po tej drugiej stronie granicy chcemy i powinniśmy udzielić chronienia tej ochrony, tego bezpiecznego miejsca, oczywiście po sprawdzeniu. Ja bym chciała, żeby to było jasne. Ja nie jestem za tym, żeby wszystkich wpuścić do Polski. Ale to, co się dzieje, te pushbacki. Łapanki i wywózki na drugą stronę, to jest zupełne przeciwieństwo próby zabezpieczania Polski i Unii Europejskiej. Ci ludzie nie wrócą do swoich krajów, oni będą po tamtej stronie i będą próbować do skutku, bo nie mają innego wyjścia, chcą przeżyć. Będą próbować, jeżeli nie tu, może, nam się, może im się uda przejść kawałek dalej, może akurat y, wojsko się odsunie. Y, wojsko białoruskie przecina płot polski i wpycha ludzi przez te dziury w płocie. Nawet sam ten element y, płotu, który rani ludzi. Ja wielokrotnie spotykałam ludzi w lasach, którzy mają rany y, od bycia fizycznie przepychanymi przez płot. Zdaniem polskich władz rozwiązaniem tej sytuacji ma być y, budowa muru rządowy projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Tak, tak to się formalnie nazywa, ta budowa ma pochłonąć dokładnie miliard 615 milionów złotych. Co więcej, nie stosuje się ustawy o prawie zamówień publicznych w przypadku tej inwestycji, co oznacza, że można obejść absolutnie wszystkie przepisy i że nikt z nas, obywateli, nie będzie miał wglądu w to, na co te pieniądze są wydawane, kto ten mur buduje i tak naprawdę czemu to ma służyć. Co Ty sądzisz o tej inwestycji? To są tak niewyobrażalne pieniądze, za które można by prowadzić ośrodki dla uchodźców wszystkie w Polsce przez następne 20 lat. Yy, oczywiście, że fizyczna zapora będzie problemem, będzie problemem dla tej babci, która już nie może iść, dla tej Matki kobiety z, z miesięcznym dzieckiem. Oczywiście, że będzie jej trudniej. Ludzie będą dalej przechodzić, jeżeli nie będą przechodzić dokładnie w tym miejscu, przejdą na granicę obok, w Polsce będzie się wydawało, że Rozwiązali problem. Coś że zrobiliśmy. Teraz, teraz, już, teraz już będzie inaczej. Polacy to jest jedna z największych w ogóle migracji narodowych na świecie. Tak, Mamy taką historię związaną z zaborami, z powstaniami, z wojnami czy, czy stanem wojennym, że właśnie my, Polacy, zawsze migrowaliśmy najwięcej. To my, Polacy, prosiliśmy o azyl w przeróżnych krajach. Ja przypominam sobie, jak w trakcie II wojny światowej Iran, tak inne kulturowo miejsce, był otwarty, żeby przyjąć 116 tysięcy dokładnie, 131 polskich obywateli. Yy, wiesz, nie, nie, nie zastanawiali się, że yy, przyjdą tu, nie wiem, zabiorą nam pracę, że przyjdą tu, yy, a są tak inni, że się nie zintegrujemy, że się nie, nie, nie wymieszamy kulturowo, tylko my, jako Polacy, dostawaliśmy to schronienie. Z tym Iranem. Ja kiedyś postanowiłam sprawdzić tę informację. Nie to, czy tyle osób przeszło do Iranu i było przyjętych, ale jak to było i czy naprawdę nikt w tym Iranie nie miał wtedy takich wątpliwości czy takiego stanowiska, jakie my mamy teraz w Polsce. Pojechałam do Iranu spotkać się z Polkami, które były wśród tych 116 tysięcy. One wtedy jedna miała 10 lat, druga 12. One mi opowiadały o tym, jak te pierwsze godziny i dni po przypłynięciu na plażę wyglądały. I pamiętały wciąż te młode dziewczyny, Iranki, które przychodziły do nich z tacami, z daktylami na tych tacach. Częstowały je. I to nie chodziło czy o ubrania, czy o częstowanie. Chodziło o to spojrzenie na drugą osobę, przywitanie jej w nowym kraju i zobaczenie w niej osoby. One mi powiedziały obie, że dla nich te takie bardzo ludzkie, bardzo normalne, gościnne zachowania, że to był, że, że one wtedy uwierzyły w człowieczeństwo na nowo po tych strasznych doświadczeniach wojennych. Powiedziałaś o spojrzeniu w oczy, i może na tym to właśnie polega, że w tych ludziach, którzy pojawiają się na granicy, my nie widzimy ludzi. A gdybyśmy mieli chwilę, żeby usiąść, popatrzeć im w oczy, to byłoby inaczej. Are you new in Baden? Yeah, in eight months. And are you alone I'm here? Ważny był film, który, który wtedy zrobiliśmy w Berlinie. Wszyscy uchodźcy, którzy występują w tym filmie, to są moi znajomi, w tym Akil, który z nami mieszkał. Po drugiej stronie zrobiliśmy casting dla Europejczyków, ale między, między innymi udział brała moja Hania, maleńka wtedy jeszcze. Wielkie to było dla niej wyzwanie, żeby usiedzieć te cztery minuty patrzenia w oczy, bo to nie jest proste, szczególnie dla aktywnej dziewczynki. Yy, dla mnie było poruszające to, co się wydarzyło potem, po, po, po tym jak Hania patrzyła sobie w oczy z tą dziewczynką, bo one bez słowa zaczęły grać w Berka za chwilę. To było, to było ich połączenie. To było, I to było takie, ja bym chciała, żebyśmy my wszyscy po prostu sobie pograli w Berka ze sobą. Bo to jest to, to, jest to normalne spędzanie czasu nawet z obcym człowiekiem. Ale gdyby każdy z nas miał okazję Siedzieć na równi, w, tym same, w tej samej sytuacji, patrząc sobie w oczy, słuchając swoich nawzajem historii, bo jak ktoś mi opowiada o swoich dzieciach, to ja opowiadam o, o moich dzieciach, które gdzieś tam teraz są. Pokazujemy sobie zdjęcia, jeżeli to jest możliwe. Ym, wydaje mi się, że życie i rozumienie tej całej sytuacji migracyjnej jest dużo prostsze, jeżeli mamy takie, takie spotkania jeden do jednego. Grupa granica. To są aktywiści z różnych fundacji i stowarzyszeń, um, którzy zjednoczyli się po to, żeby, żeby razem działać i żeby pomagać. Co Grupa Granica może robić? Jaki jest y, zakres tych możliwych działań? Jakie są y, konsekwencje? Czy, czy macie y, jakieś represje z tego tytułu? Monitorujemy sytuację y, z jednej strony. Z drugiej strony dostarczamy pomoc humanitarną. To jest coś, co powinno być robione przez wielkie organizacje humanitarne y, z całego świata, nie dzieje się to dlatego, że nie mamy wjazdu do strefy. Ym, prowadzimy działania edukacyjne. Nasze teamy odwiedzają wsie i miasta w okolicy granicy. Robiły to jeszcze przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego, pukając do drzwi, rozmawiając z ludźmi. Tu nie chodzi o żadne przekonywanie, tu jest raczej taka oferta odpowiedzenia na pytania. No bo znamy się na tym, wiemy, jak sytuacja wygląda, służymy pomocą, jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości. Poza tym y, jesteśmy w kontakcie z mieszkańcami lokalnymi y, strefy przygranicznej. Tam jest bardzo, bardzo wielu y, ludzi, którzy stają na głowie, żeby ratować to nasze człowieczeństwo w Polsce. Czy to prawda, że ludzie wystawiają gorącą zupę na próg y, na noc? Że koła gospodyni wiejskich y, się organizują, żeby. Żeby gotować dla ludzi, żeby zebrać ubrania, jakieś środki higieniczne. Wszystko to się dzieje i to jest z jednej strony, czuję, że normalne, z drugiej strony, w tych naszych nienormalnych warunkach bardzo, bardzo piękne. Ci, którzy mają siłę i fizyczną, i taką psychiczną, żeby chodzić do lasów i dostarczać ludziom jedzenie. To jest jedna grupa, ale cała ta taka, taka grupa wsparcia wokół tych, co chodzą do lasów, zajmowanie się ich dziećmi, gotowanie dla tych dzieci, gotowanie tych zup, które, które są rozwożone, to jest wielkie wsparcie. Do tego y, cały wielki ruch y, Rodzin Bez Granic w całej Polsce, y, setki, tysiące rodzin zbierających rzeczy na zbiórki. No bo okej, okay, no my w tych lasach możemy dostarczać buty, Kurtki, powerbanki, wodę, jedzenie, ale ktoś nam to przysyła, ktoś nam to segreguje, ktoś nam to dowozi do tych miejsc, w których jesteśmy. I to jest ogromna pomoc. Ogromna pomoc przychodzi też ze strony psychologów z całej Polski. Znani ludzie, którzy dają przestrzeń w swoich. Mediach czy mediach społecznościowych. Są muzycy, którzy tworzą muzykę, piosenki na ten temat. Super to jest, że bardzo wiele osób próbuje w swojej własnej działce zrobić tyle, ile jest w stanie. Obserwowałam też inicjatywę Matki na Granicę. Pani prezydentowa Danuta Wałęsa poparła tę inicjatywę. Zjawiły się dwie prezydentowe: Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska. Obecna pani prezydentowa. Nie raczyła się pojawić, ale wiesz, mnie jako matkę szczególnie przejmuje ta sytuacja, bo kiedy wyobrażam sobie te dzieci przelęknione, wystraszone w lesie, to po prostu nie mogę spać spokojnie. Miejsce dziecka, żadnego dziecka nie, nie jest, jest w lesie, lesie, miejsce żadnego człowieka nie jest w lesie. Czarny las, spanie w lesie na ziemi, bez poduszki, bez misia, bez absolutnie żadnego poczucia bezpieczeństwa, kiedy każdy dźwięk, y, to jest ryzyko tych żołnierzy, którzy znowu cię brutalnie przerzucą na drugą stronę, rozdzielą z rodziną, to się też dzieje. Mamy bardzo dużo rozdzielonych rodzin, mamy zaginione dzieci w lasach. Y, rodziny, które nie wiedzą, czy, czy członek jej rodziny jeszcze żyje, czy jest po białoruskiej stronie, czy gdzie jest? Jeżeli nie ma telefonu, nie ma kontaktu. Ania, tak konkretnie. Co można, a czego nie można? Co jest legalne, a co jest nielegalne? Pomoc ludziom jest legalna. Dawanie im czegokolwiek. Jedzenia, picia, ubrań, telefonów. Wszystko to jest legalne. Podwożenie kogoś? To nie jest legalne. To jest sprawa, którą bardzo łatwo można połączyć z próbą przemytu, przewiezienia kogoś czy w inną część Polski, czy za granicę. To jest Coś, czego nie możemy zrobić, i to jest bardzo trudne tego nie robić. Bo jeżeli ja wiem, że ta kobieta w tym lesie będzie, będzie na 97%, będzie przepchnięta kolejne 10 razy, i tak naprawdę, żeby uratować jej życie, ja powinna ją wsadzić w samochód i gdzieś zawieźć. Czy prosto do ośrodka, czy na przykład do Straży Granicznej w Warszawie, gdzie Większa jest szansa, żeby sytuację nagłośnić i nie dać jej wywieźć z powrotem, czy do jej kuzyna za granicę. Gdybym tylko mogła, to ja bym bardzo chciała coś takiego zrobić, bo to jest realne w tej chwili ratowanie życia. Wiesz, te wszystkie prawne kwestie konwencja genewska to, czy coś jest legalne, czy nie jest legalne ja mam wrażenie, że jeszcze nigdy nie było takiego rozjazdu między legalne i moralne. Ania, ja Ci bardzo dziękuję za Twój czas. Jednocześnie przepraszam Cię, że zabrałam Cię w podróż z powrotem do tego lasu. Wiem, że to nie było łatwe, ale wierzę też, że to jest temat, o którym trzeba rozmawiać, trzeba go nagłaśniać i trzeba tłumaczyć po raz pewnie setny w Twoim przypadku, dlaczego tak jest, co możemy zrobić. Nie możemy przestać mówić i nie możemy też przyzwyczaić się do tego, jak jest. To nie może być oczywistość, to nie może być informacja o kolejnej śmierci, która będzie nas poruszać mniej i mniej w każdym miesiącu. Nie możemy sobie na to pozwolić. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali tej rozmowy, którzy obejrzeli ją na kanale dalej. I zachęcam do tego, żebyście ją udostępniali, żebyśmy o tym mówili, bo tylko w ten sposób możemy coś zmienić. A ja głęboko wierzę, że zmieniając życie choćby jednego człowieka, zmieniamy świat na lepsze. A jeśli możemy robić to razem, oby tak było. Dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję Ci bardzo.